Jesteśmy po zwycięskim meczu w Busku-Zdroju przeciwko drużynie Stalkunów. Wynik 7-0. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa. W końcu kibice z Buska dostają to, na co czekali. Było to zwłaszcza widać po zejściu Michała Bogackiego. Tak, myślę, że ostatni okres naprawdę, jeśli chodzi o wyniki, to widać naszą ciężką pracę i one są bardzo korzystne. Dzisiaj wygrywamy 7-0. Od samego początku ten mecz bardzo dobrze się układa. Strzelamy szybko bramkę. Za chwilę zespół Stali traci jednego zawodnika za bezsensowne dyskusje z arbitrem. I tak naprawdę strzelamy kolejne bramki i dominujemy. Tak? Tutaj ten mecz był cały pod naszą kontrolą. Ale ja przede wszystkim jestem zadowolony ze stylu gry, tak, bo gdzieś tam potrafimy sobie tworzyć te sytuacje i wyglądamy w tym elemencie bardzo dobrze, nad którym ostatnio często poświęcaliśmy czas na treningu. Dzisiaj należy się z tego wyniku i z tego zwycięstwa cieszyć, ale nie popadamy zbytnio w jakąś tam wielką euforię, bo mamy miesiąc czasu i ciężkie 4 mecze, które musimy korzystnie popunktować. W takim razie ja gratuluję zwycięstwa i trzymamy kciuki za kolejny mecz. Dziękuję ślicznie, zespołowi również przekażę i trzymajcie kciuki, będziemy walczyć o komplet punktów końskich. Z nami strzelec hat-tricka Kasper Rogoziński. Kasper, kolejny bardzo dobry mecz w Twoim wykonaniu. Czy możemy prosić o komentarz do dzisiejszego meczu? Tak, na pewno cieszą te bramki, ale przede wszystkim liczy się to zwycięstwo, bo wszyscy nam dopisywali 3 punkty przed tym spotkaniem. Udowodniliśmy to na boisku i myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i tak samo z gry, jaką prowadziliśmy w tym spotkaniu. Kolejny mecz na wyjeździe, czy możesz nam powiedzieć coś więcej i zaprosić kibiców do obejrzenia? Myślę, że to będzie fajne widowisko, bo gramy z Neptunem Końskie na wyjeździe, które też jest wysoko w tabeli, także po takich kilku, powiedzmy, łatwiejszych spotkaniach czeka nas solidny przeciwnik i myślę, że będziemy mocni i chcemy wygrać to spotkanie i zapraszamy serdecznie do Końskich na mecz. A kiedy kolejny mecz u nas? Za 2 tygodnie zagramy z Klimontowianką Klimontów. Będzie to mecz na szczycie, myślę, i zapraszamy wszystkich sympatyków AKS Busko i myślę, że to będzie bardzo fajne widowisko.